Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy Dzień dobry, Kinga Maryniak. Dziś mamy 6 dzień września. Imieniny obchodzą Beata i Eugeniusza. Zapraszamy Państwa dla wiadomości dnia. Julia Kazimierczak została wybrana na Królową Róż spośród 13 kandydatek. Jak kutnianka wspomina casting i jak wyglądają jej przygotowania do Święta Róży? Julię Kazimierczak możemy zobaczyć na billboardach w całym mieście. Kutnianka została bowiem tegoroczną Królową Róż. Julia podczas castingu została wybrana spośród 13 kandydatek. To było tak, że na początku wszystkie 13 kandydatek zostało zaproszonych na scenę, zostałyśmy oficjalnie powitane przez członków jury i później zeszłyśmy ze sceny i każda po kolei z kandydatek musiała wejść na scenę. Oczywiście reszta dziewczyn czekała za drzwiami i wtedy, kiedy jedna dziewczyna stała na scenie, no to jury zadawało jej różne pytania. Moje pytania były bardzo, bardzo przyjazne i tak rozluźniły mnie i ta rozmowa była naprawdę taka jak z dobrymi znajomymi, tak się czułam. Królową Róż czekają 3 najbardziej intensywne dni. Przygotowania do kutnowskiego święta trwają jednak już kilka tygodni. Przede wszystkim musiałam zapoznać się z harmonogramem Święta Róży, z tym, co będzie się odbywało, w którym miejscu w mieście. Przymiarka sukni, ogólnie najpierw trzeba było też poznać pomysł tej kreacji. A w czerwcu miałam sesję zdjęciową z Tomaszem Tołoczko właśnie do billboardów i do plakatów, które teraz możemy oglądać w mieście. I to by było właściwie na tyle. Może się wydawać, że królowa przed świętem ma jednak sporo obowiązków, ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie było ich aż tak dużo i nie były aż tak ciężkie. Były to takie przyjemne rzeczy, no bo sesja zdjęciowa, przymiarka sukni to są jednak rzeczy dla dziewczyny takie no, fajne, przyjemne. W październiku Julia rozpocznie studia. Nie wyklucza jednak udziału w kolejnych castingach. Dla wiadomości dnia Anna Królak. Podczas tegorocznego Święta Róży odbędzie się jubileuszowy koncert Ogólnopolskiego Festiwalu Kwietnik. W piątek odbędą się przesłuchania uczestników. W tym roku podczas 44. Święta Róży odbędzie się jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Kwietnik. Będzie to 10. edycja. W piątek w Kutnowskim Domu Kultury młodzi wokaliści będą uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych. Podczas ceremonii otwarcia Święta Róży o godzinie 18 w piątek odbędzie się koncert jubileuszowy 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Kwietnik. Uczestnikom towarzyszyć będzie zespół Konin Band Orkiestra. W tegorocznej edycji podczas przesłuchań artystów podzielono na 6 kategorii. Pierwsza kategoria to soliści do lat 9. W tej grupie znalazły się 2 dziewczynki z Kutna. Kolejna kategoria to soliści od 10 do 12 lat. Tu również Kutno będzie reprezentować 2 wokalistów. Kategoria trzecia to soliści w przedziale wiekowym od 16 do 19 lat. Wystąpią również zespoły wokalne w 2 kategoriach wiekowych. Z Kutna zaprezentują się 3 zespoły wokalne. Ostatnia kategoria to soliści od 13 do 15 roku życia. Tutaj również 2 wokalistki będą reprezentować miasto Róż na scenie. Nauka może nie, tle marzeń, tle pytań, że w głowie kręci się. Będę sławna i bogata, jaki mam na przyszłość. Wszystkim życzymy powodzenia. Dla wiadomości dnia Michalina Dąbrowska.
Dwie dyrektorki kutnowskich szkół podstawowych otrzymały nagrody jubileuszowe od prezydenta miasta. Prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński wręczył nagrody jubileuszowe z okazji 35 i 25-lecia pracy zawodowej dwóm dyrektorkom kutnowskich placówek edukacyjnych. Nagrodę z okazji 35-lecia pracy otrzymała pani Jolanta Maras, dyrektor szkoły podstawowej nr 5 imienia Henryka Sienkiewicza w Kutnie. Nagroda z okazji 25-lecia pracy zawodowej wręczona została pani Anicie Lemańskiej, dyrektorowi szkoły podstawowej nr 6 imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Prezydent pogratulował wyboru zawodu oraz życzył sukcesów w dalszych latach pracy zawodowej. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Labirynt Niepodległości, czyli gra miejska organizowana przez muzeum. Ciekawa, edukacyjna przygoda z atrakcyjnymi nagrodami. Muzeum Regionalne w Kutnie organizuje grę miejską w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Niepodległa dla Wszystkich. Gra została zatytułowana Labirynt Niepodległości. Labirynt Niepodległości jest to gra miejska organizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem Niepodległa dla Wszystkich. Projekt ten został wpisany w kutnowskie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W grze może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu kutnowskiego, który ukończył 13 lat. Organizatorzy szczególnie zapraszają uczniów kutnowskich szkół. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kutnowskiego od 13 roku życia. Gra przeprowadzona jest w trybie open. Szczególnie gorąco zapraszamy oczywiście tradycyjnie już uczniów kutnowskich szkół. Zasady gry są bardzo proste. Aby rozwiązać zadanie i odgadnąć hasło, należy przespacerować się po mieście i odwiedzić miejsca związane z odbudową niepodległej Polski w aspekcie lokalnym. Jest to projekt, w którym proponujemy naszym uczestnikom spacer ulicami miasta i odnajdowanie go w nowym kontekście historycznym. Czyli jest to takie swoiste dotykanie miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w kontekście oczywiście, czy w aspekcie bardziej lokalnym. Zapisy trwają do 12 września. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. wycieczkę. Zapisy trwają do 12 września, to jest środa, natomiast gra odbędzie się 14 września, czyli w piątek. Nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale przewidzieliśmy cenne nagrody. Mogę powiedzieć, że jedną z nich będzie na pewno udział w wycieczce. Dla Wiadomości Dnia Michalina Dąbrowska. Pokazy sprzętu i ratownictwa specjalistycznego, ścianka wspinaczkowa, a przede wszystkim koncerty. Wkrótce pożegnanie lata na Placu Wolności. Koncerty, tańce i zajęcia dla najmłodszych mieszkańców. To tylko kilka atrakcji przygotowanych w ramach pożegnania lata, które zostanie zorganizowane w piątek 21 września na Placu Wolności. Imprezę o godzinie 12 rozpocznie akcja Czadowa Edukacja, podczas której zorganizowane zostaną pokazy sprzętu i ratownictwa specjalistycznego, porady z zakresu bezpieczeństwa, ścianka wspinaczkowa oraz konkursy z nagrodami. Wygrać można będzie m.in. czujnik tlenku węgla. O godzinie 18 rozpoczną się koncerty. Na scenie wystąpi zespół Milano, Mik oraz Czadoman. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Wybory samorządowe niebawem. W tym roku okręgi wyborcze w wyborach samorządowych do Rady Powiatu bez zmian. Wybory samorządowe odbędą się już za 45 dni. Pierwsza tura odbędzie się 21 października. Mieszkańcy miasta Kutno będą wybierać władze samorządowe oraz członków Rady Miasta i Rady Powiatu. W tym roku okręgi wyborcze w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Kutnowskiego pozostały bez zmian. Głosujący wybierać będą 21 radnych. W okręgu numer 1, czyli w mieście Kutnie, wybranych zostanie 9 radnych. Do okręgu numer 2, to jest gmina Dąbrowice, Krośniewice oraz Nowe Ostrowy, zostanie wybranych po 3 radnych. Okręg 3, gmina Bedlno, Oporów i Strzelce. Okręg 4, Żychlin i okręg 5, gmina Krzyżanów, Kutno oraz Łanięta. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura 14 stopni w Kutnie, 11 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale.
Dzień częściowo słonecznie, temperatura 23 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 12 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali.